Jałmużna wielkopostna dotyczy także nas, kapłanów. Oprócz tego, że o niej przypominamy i o niej nauczamy, to również sami mamy realizować to wielkopostne wezwanie do tego, żeby być miłosiernym, żeby dzielić się z potrzebującymi, z ubogimi. Stąd też po raz drugi ksiądz arcybiskup zaproponował i wezwał kapłanów archidiecezji, żeby włączyli się w to dzieło Jałmużny Wielkopostnej kapłanów. W tym roku dotyczyć ona będzie wsparcia księży emerytów, tych, którzy już przeszli na emeryturę, są na emeryturze, bądź też ze względów zdrowotnych na rencie, żeby ta nasza jałmużna wsparła ich w leczeniu, w rehabilitacji, w pomocy. Jest możliwa pomoc tutaj w wykupieniu leków, dlatego że wielu z księży już na emeryturze boryka się z problemami zdrowotnymi i często im brakuje środków na podstawowe leki, stąd też ta nasza kapłańska solidarność, jedność, wyraz troski o współbraci właśnie ma się tutaj wyrażać w tym, byśmy rzeczywiście chcieli podzielić się, a jednocześnie też oczywiście pamiętali o tych, którzy pracowali w Kościele łódzkim, byli długoczynni, wiele włożyli swojego wysiłku, swojej troski, swojej pracy o Kościół łódzki, żebyśmy chociażby także i w ten sposób okazali im wdzięczność.